Kilka minut po godzinie 9 otrzymaliśmy informację, że w okolicach Braszowic doszło do wypadku, niestety śmiertelnego w skutkach. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż samochód Lancia jadący od strony Kłodzka w kierunku Wrocławia wpadł w poślizg, uderzył w samochód, w tył samochodu ciężarowego, następnie otarł się o samochód osobowy i ostatecznie zderzył się czołowo z tirem i stanął w płomieniach. Droga została zablokowana od miejscowości, od Ząbkowic do Kłodzka. Policjanci kierują samochody na drogę wojewódzką 390 w kierunku Złotego Stoku, a stamtąd drogą krajową 46 do Kłodzka. Starszy kapitan Tomasz Mądry, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ząbkowicach Śląskich. Działania Straży Pożarnej po przybyciu na miejsce zdarzenia polegały na tym, że podawano trzy prądy gaśnicze w natarciu na palące się dwa samochody, samochód osobowy i samochód ciężarowy. Korzystaliśmy z punktów czerpania wody, które były na terenie zakładu sąsiedniego. W akcji brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej, w tym 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 2 zastępy jednostek OSP Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 1 zastęp spoza systemu OSP.